Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Elite Dangerous. Spróbujemy szybciutko sobie zrobić, jeszcze troszeczkę tutaj zarobić na piratach w tej misji społecznościowej. Więc bez ociągania się ruszymy tutaj. Oczywiście wlecimy anakondą. No i dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Tak myślę, że dobrze byłoby z 2,5-3 miliony tutaj zarobić w tej chwili. No dobra, wylatujemy tutaj najlepiej przy tym zielonym wylocie. No i tutaj polecimy sobie, żeby to nikt nas nie zgarnął. No, jeszcze troszeczkę. Mamy w tej chwili blokadę tej masy właśnie. Jak słusznie zauważyliście, ona się pojawia oczywiście wtedy, kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie jest po prostu obiekt dużo bardziej masywny i blokuje nam po prostu przejście w superkruza, albo też mocno go spowalnia, to w przypadku na przykład dużych okrętów, które lecą za nami, czy obok nas, tak się dzieje. No w praktyce po prostu należy patrzeć na ten znaczek, jak on zniknie, to wtedy możemy spokojnie sobie wejść w superkruza. Dobra, i lecimy oczywiście na Geferleś, czyli wtedy, gdzie, tam gdzie byliśmy dokładnie wczoraj. Bo tam jest największa szansa na spotkanie dużych okrętów. Anakondy, Ferdelens. Dużo jest tych z Federacji też statków, Federal Dropship i tak dalej. Czy ja to wybrałem, czy mi się wydaje, że ja tego nie wybrałem? No właśnie. Bo ja tutaj lecę, widzę, że... że to jest gdzieś za nami. A no właśnie, to jest dopiero tutaj. No, wlecimy sobie w ten pas asteroid. Zobaczymy, co tutaj tym razem będzie ciekawego. No wiecie, Anaconda jest tutaj takim statkiem, którym można właściwie wszędzie latać. Nie ma z tym najmniejszych problemów, żeby tutaj w pojedynkę udać się nawet w te najbardziej niebezpieczne rejony kosmosu. Jest wyposażony w bardzo dobre tarcze, dosyć silny pancerz, jest też szybki, więc myślę, że w przypadku posiadania Anakondy i ulepszenia jej u inżynierów będziecie mieli statek, który wam wystarczy naprawdę do świetnej zabawy w pojedynkę. W każdej właściwie sytuacji. No i też polecam wam, żebyście wyszkolili sobie tego drugiego pilota. U mnie to jest taka kobieta, Massive Hailey się nazywa. No i ona lata jako już ma tą rangę Tyddyś, czyli zabójca, tak? Zabójczyni. Zabójczo, silna. No dobra, tego możemy na dzień dobry. Zobaczcie, wysłałem. No tutaj będzie zaraz niezła akcja. Dobra, muszę przejść na... dobra, to było szybko. Imperial Clipper jeszcze jest za nami. To możemy wysłać Fightera na tego. Dobra,
Dobra, on jest tutaj po prawej stronie w tej chwili. A. Wiecie co? Fighter niech się zajmie tym, a ja spróbuję tego zdjąć tutaj. Fighter, widzicie, sobie doskonale poradził. Chemische procesoren, ale ja potrzebuję chemische manipulatoren niestety. Które, no ja się domyślam, że one są na statkach transportowych właśnie na te Type 9, czy na 6, czy 7. Że tu ich nie dostanę. No one są potrzebne, jest to jeden ze składników tego z napędu frameshift antrip, czyli służącego do skoków u inżyniera. Co mamy tutaj? Pytona. No oczywiście, tego pytona sobie zaatakujemy. Niech fighter troszeczkę go, wiecie, tam się nim zajmie. No dobra, podlecimy do niego troszkę bliżej. Tutaj puścić mu dwie rakiety. Nie ma co ich tutaj trzymać niepotrzebnie. Wiecie co, ASP to jest taki sobie. Tylko że my tu nie mamy nic lepszego. O, mamy tego pytona u góry. Dobra, to zeskanujemy sobie szybciutko pytonka. Zobaczymy, gdzie on jest. Tutaj, czyli dosyć blisko. Zaraz zobaczymy. No nie, tego pytona nie będziemy męczyć, bo on nie zawinił, nie jest piratem. Zobaczymy tutaj. Ten też, kurczę, nie. Ale mamy Federal Gunship. Z tymi statkami różnie bywa. Czasami to są statki policyjne. Ten akurat nie, jest też... Jeżeli chodzi o rangę, oczywiście, jeżeli macie rangę wysoką, no to tylko wam do tej rangi dodają punkty statki, które są na równi z wami albo są na wyższej randze. Przynajmniej tak to ja pamiętam, że tak jest. Nie słyszałem, żeby to się miało zmienić. Roger that, commander. Moving to engage. No dobra, tego weźmiemy. Spróbujemy do niego podlecieć tak na pół kilometra. No, miało być na pół kilometra. Och, to się troszeczkę zagapiłem. No ale dobra, teraz cała naprzód. Możemy mu puścić dwie rakiety. Dosyć duży pancerz. Te Federal Gunshipy, wszystkie z Federacji statki, takie w kształcie takich, nie wiem jak to określić, takich czołgów troszeczkę, to będziecie widzieli, taki kształt jest bardzo surowy. Dobra. To właśnie mają dosyć duże pancerze. No shields, te tarcze dosyć szybko im tam padają. Co my tutaj mamy jeszcze? Ale ogólnie to nie jest taki łatwy przeciwnik, jakby się wydawało wcale. Zobaczymy tego. Ten jest gezuch. To możemy wysłać fightera, żeby się tam nim zajął. Możemy się pobawić, tutaj mu zdejmiemy silnik na samym początku. I oczywiście przeskanowanie. Jeżeli ktoś nie wie, do czego służy przeskanowanie, to skanowanie służy do tego, żeby wyciągnąć informacje
w jakich systemach ten pilot jest poszukiwany i w tym momencie, jeżeli mamy te dane, to za zestrzelenie dostajemy również pieniądze, które za niego zostały wyznaczone poza systemem, w którym aktualnie się znajdujemy. Słuchajcie, no i tu czasami bywa na przykład 100 tysięcy więcej na jednym statku, oczywiście w zależności od wielkości, tak? No ale kilkanaście tam procent, różnie to bywa, prawda? Ale to się... to zawsze warto zrobić w przypadku dużych jednostek. To ma sens, prawda? Jakiś tam właśnie pytonów, czy anakondy, czy ferdelensa. Ale możemy maksymalizować zyski i jeżeli mamy czas, to skanować sobie wszystko jak leci. Już od nas zależy. To do tego potrzebny jest taki skaner, on się nazywa... to musicie go poszukać, jak to tam jest. Tytungsskaner to po niemiecku jest, ale... po angielsku to będzie pewnie jakiś kill, coś w tym stylu. Na pewno znajdziecie, bez problemu. Dobra, wyślemy fightera. Ja sobie tego... Czasami jest tak, że się nasz dostanie pod nasz ostrzał fighter. No to niestety trzeba uważać, bo on wtedy zginie. To nie ma tutaj tak, że są jakby te pociski dla niego obojętne, że go omijają w jakiś cudowny sposób. Nic z tych rzeczy. Dobra, poszukajmy sobie w taki sposób może. Tutaj jest Adder, Viper. No od biedy tego Vipera i tak nie ma co robić, więc tego Vipera sobie zeskanujemy. No, Viper akurat jest... Federal Gunship się pojawił. No to tego Federal Gunshipa możemy... Na pewno to jest pirat. Dobra. Okej. Okay. Oj. Już tutaj jest. No, to jest ich dosyć dużo. Wiecie co, muszę... odwołać fightera, niestety. Bo... ach, nie dało rady. Dobra. Musimy sobie jakoś poradzić z nimi. Mission failed. Dobra, no i został już tylko jeden, została jeszcze tylko ta kobra. Mission failed to jest związane z tym, że ja wziąłem sobie te dwie misje. Tylko tutaj statków nie było niestety, to też zaraz się skończy, bo zobaczcie, ona jeszcze trwa 35 minut. Ale no, żadnego z tych statków niestety tutaj nie było. Dlatego mnie trochę... No dobra, ona tymczasem się już... no, Federal Gunship, dobra, to weźmiemy tego gunshipa.
No ale widzicie, jak było tutaj przez chwilę. Chyba 4 czy 5 statków na raz. No i Anakonda sobie poradziła. Fakt, że musiałem użyć tych Shield Selen, odpalić jedną. I odpalić te czafy. No ale... ale ważne, że nic się nie stało. Nawet tarcz nie straciłem do końca. Ale musiałem się, słuchajcie, tutaj skupić na tym. To nie tak, że robicie to pijąc kawkę. O, tu jest elita. Świetnie, to mnie bardzo cieszy, że to jest elita. To go bierzemy oczywiście. To jest niby elita, ale dosyć szybko z nią poszło. To był Federal Assault Ship, no ale za to dostaniemy jakieś tam punkty do naszej rangi, a ranga jest w tej chwili u mnie tydyś, prawda? Czyli to jest zaraz przed elitą. Czyli zostaje, no ale to 58% i to się nie chce ruszyć na razie. No trzeba tutaj powalczyć trochę. Głównie z elitą. No dobra, poszukajmy następnych. Tu nic, tu nic. No na razie nie widzę, żeby tu ktoś się pojawił. Możemy sobie wrócić po prostu do centrum. Scan detected. Patrzę, ale nie. Myślałem, że jakiś się pojawił, ale nie widzę. No dobra, zobaczmy, czy ktoś tutaj się gdzieś strzela, nie widzę. Latają tylko różne statki, takie neutralne głównie. Nie ma na razie celów. Diamondbacks Explorer. Czekajcie, zobaczymy tego Explorera, tylko że on właśnie zniknął mi z radarów. Nie uderzył w coś. Zobaczymy to. Tego. Terry Legs. Leg. To jest Ader. O, tego Adera to... On ma tylko 3% pancerza, więc tutaj będzie... Diamondback's Colt. Zobaczmy tego. Federal Gunship, Federal Dropship, zobaczmy tego tutaj. No, dobra, to nie jest Gesucht. Dobra, i cała naprzód.
Dobra, wiecie co, przełączymy się na tego. Bo myślę, że tamtym to się zajmie ta nasza fajterka. O, widzicie, załatwiła go. A w tym czasie my załatwiliśmy tego drugiego, także współpraca. Dobrze mi się z nią współpracuje. Przetrwała bardzo dużo, że aż się... Wiecie, wychowałem ją od... Można powiedzieć... Noilinga, tak? Od takiego ucznia. No ale tu kilku też straciłem niestety tych... Różne losy były. No ta jest ogólnie moją pierwszą, którą zatrudniłem i najdłużej jest. No potem miałem jeszcze... takiego faceta, to też dosyć wysoką był, ale no on zginął niestety. Ja miał rodzinę na utrzymaniu tam w ogóle. Takie ciężkie był jego biografia, to nie chcecie słuchać tego. A potem jeszcze taka babka też była, taka kobieta. No ona to służyła w marynarce, taka właściwie można powiedzieć, że bez rodziny. Tam się zaciągnęła, no to ją wziąłem, ale długo niestety nie... O, w T10 ona chyba zginęła właśnie. Coś mi się wydaje, że to chyba w T10 ona padła. Takie są właśnie losy tutaj tych moich podopiecznych. No kurczę, nie ma statków znowu. Mało. Rozglądam się, patrzę, czy tu gdzieś z boku nikogo nie ma. Na radarze nie widać. Imperial Clipper. Okej, dobra, to tego weźmiemy. Clippery zawsze mają tą samą strategię. Lecą prosto na mnie, skanując mnie, po czym wykonują zwrot i udają, że one nie chciały. No, skończyły mi się już rakiety. A tutaj ten Viper jeszcze widzę jest. Ona będzie musiała się trochę nim zająć, bo widzicie, że on... Jest mały statek, a ja mam... niezbyt celne są niektóre z tych moich działek. No takie małe statki, one mają duży rozrzut, że tak powiem. Ten citern, taka jest cecha. Że one nie trafiają, wiecie, w punkt, tylko tak trochę drgają jakby, nie? No i to w przypadku takich małych celów z daleka, to... powoduje to, że wiecie, dużo takich strzałów idzie po prostu obok, nie? Nie trafiają. Tam duże statki, to nie ma to żadnego znaczenia. Ale taka drobnica, jak Vipery, to już gorzej. Viper, a naparzam w niego dłużej niż do jakiegoś tam Clippera, czy... Tu patrzę, wiecie, żebym nie zdążył oddać tą kasę. Asp Explorer. Scan detected. A, to może jest coś większego tutaj.
Imperial Clipper. Dobra, zobaczymy tego Imperial Clippera. Gdzie on jest? Tutaj zaraz. Możemy go zeskanować. O, dobra. Go wykończy, mam nadzieję, tak? Type 7... Type 7 raczej nie jest groźnym przeciwnikiem. Ani też pewnie nie jest piratem, no nie. No ten tym bardziej, bo widać, z czym się zajmuje. No i koniec. Nie ma na razie statków. Trzeba poczekać chwilkę. Może tutaj się zlecą. A ten? Nie. To jest ten nasz Type 7. Dobra. Zobaczmy, czy się coś nie pojawiło, ale nie widzę. Emisze manipulatorem przy okazji. Zobaczmy. Może jakimś cudem. Nie widać tutaj też nigdzie, żeby ktoś gdzieś strzelał. U góry, no na dole to nie zobaczę niestety. No pusto. Pusto tutaj jest, w tym obszarze. Niestety. Podlećmy tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest. Czy tutaj ktoś się trafi. Tutaj nie ma policji, prawda? W tym... jakby w tych... Geferliś w tych obszarach takich niebezpiecznych. Nie ma w ogóle tutaj nikogo, kto by wam mógł pomóc też. Scan detected. Ale nie wiem, czy tutaj... No, ten na pewno jest piratem, tak mi się wydaje. Trzeba poczekać chwilkę. Wiecie co? Przewłącza się na fightera. Zobaczymy, jak ona sobie radzi sterując anakondą. A ja mogę w tym czasie go trochę pomęczyć tutaj. Siedzę troszeczkę. Co, damy rozkaz, żeby ona zaatakowała tego. Bo tak to ja będę się z nim męczył tutaj dosyć długo. Widzicie, jak ładnie tutaj, fajnie to wygląda. Ona teraz...
chyba już po nim jest. No tak. A co to jest tutaj z tyłu? Czekajcie. Federal Assault Ship, zaraz zobaczymy. Nie, tego nie. A nie, ten jest Gezuk. Dobra, to niech ona go zaatakuje. Roger that, Commander. Moving to engage. No pobawimy się, zobaczymy jak to będzie, bo mamy tutaj dwa cele, tak, dwa. Wiecie co, my się zajmiemy tym drugim, a ona niech się zajmie tym pierwszym, tak się podzielimy. Tu mamy Diamondback Explorer. Oczywiście to może nie jest najbardziej skuteczna metoda, ale sprawia jakąś tam frajdę. Ogólnie to trzeba podlatywać, widzę dosyć blisko tym fighterem. Spróbujemy mu zdjąć te tarcze chociaż. A jak tam nasza? No nasza chyba sobie daje radę. No teraz trochę go tutaj nadszarpniemy. No z tej odległości to tak, to już... Trwa i trwa, powiem wam, że dosyć długo. No, nawet nie jestem w stanie tutaj mu całkowicie tych tarcz wyłączyć, kurczę, tym fighterem. No teraz trochę tak, ale znowu mi się tutaj energia już skończyła. A dobra. Teraz w tego. O właśnie, teraz ona już tamtego załatwiła. No dobra. Zobaczmy, czy kogo jeszcze może. A jak nie, to poprosimy o zadokowanie. No możemy to zrobić. Ojej. No, to się nie mogło udać. Trochę za szybko, zdecydowanie. A, on się tu ustawia, zobaczcie, tylko że... Ustawia się, czy się nie ustawia? A, no, ustawia się, ustawia, ale tak jakoś to trwa i trwa. No, jakoś długo mi się wydaje. Czekajcie, bo ja... To mi się wydaje, że ja stoję. A, dobra. Bo ja przełączyłem, widzicie sobie... przez pomyłkę moje te... Oj. Trochę za szybko to było. No widzicie, zawsze można trochę podszkolić się w takim manewrowaniu. To było za szybko po prostu. No, to także trochę zabawy. Type 7. Co to jest? Pewnie górnik. No tak, to jest górnik.
No ale to jest mniej skuteczne. Jak dla mnie to jest mniej skuteczna zabawa, jeżeli my latamy fighterem, a komputer steruje. Oczywiście na poziomie już tydleś, bo jakby był niższy, to on w ogóle by słabiutko sobie radził. Byście mogli tak stracić też statek. Nie próbujcie tak za bardzo grać, moim zdaniem. Jeżeli macie tego kopilota na niskim poziomie, to on nie będzie wam tak dobrze sobie radził, to nie polecam. A zresztą widzieliście nawet tutaj, że to trwało dosyć długo, prawda? Zanim ona sobie poradziła. A nie miała tam jakiegoś super wroga ciężkiego, to zawsze jak się ręcznie steruje osobiście, to jest lepiej. Dobra, no nie ma kogo tutaj. Gdzie Killback? No Killback to jest taki statek. No akurat on jest górniczy tutaj. Nie wiem, czy nawet go. No Killback tam latałem pewnie parę razy nim. Ze statków, które ja wspominam, którymi dużo latałem, to był. To był Vulture. Vulture, Federal Assault Ship, Python, Type 6 i Anaconda. A ani razu nie miałem Ferdelensa. W ogóle nigdy go nie kupiłem. Type 9 też nigdy nie kupiłem. Type 7 nigdy nie kupiłem. No, korwety nigdy nie kupiłem. I tych imperialnych statków, do których potrzebna jest ranka, też nigdy nie miałem. Czyli Clippera, Kuriera, takich rzeczy, to też mi ominęło na razie. Posiadanie tych statków. Ale kto wie, może jak skończę, jak się tutaj dorobię w końcu rangi, to wtedy zrobimy sobie dla Imperium, może. Słuchajcie, tu ja nie widzę sensu. Chyba wrócę do bazy, bo po prostu zaraz tego nawet nie oddam. No nie ma tu po prostu kogo zabijać. Niestety piratów tutaj nam poskąpili. Wychodzimy, tak? Fighter jest zrobiony, więc możemy wrócić do bazy. Zobaczymy, ile kasy tak się udało w ogóle zdobyć tutaj. 800. No kurczę, jeszcze będzie mniej niż wczoraj pewnie. Z niecałe 2 miliony tyle samo. A siedzę i siedzę, zobaczcie tutaj. No dobra, znajdziemy teraz drogę do stacji. Za chwilę będziemy w niej i jeszcze pokażę wam, jak to się udało, do jakiego procenta dojść tutaj, z jakim dochodem. Gdybyście planowali, ale tutaj myślę, że to lada chwila się skończy, przynajmniej ta część, zostaje tylko handlowa. Zobaczymy, jak w handlowej to co jeszcze potrwa, natomiast tutaj jestem top 75, 23 godziny ogólnie zostały. Oj, chyba przeleciałem, tak mi się wydaje, nie myślałem. To zobaczmy jeszcze w tej, a ta też 23 godziny, tylko tutaj widzicie jest już zbliża się do zakończenia tej akcji. No bo jest bardzo blisko, prawda? Z tej stacji macie zaraz tutaj dobre miejsca do no po prostu walki z piratami. Więc to szybko idzie. Dobra, na szóstce spokojnie sobie można dolecieć.
Trzeba oczywiście zwolnić tutaj, żeby wylądować. No, jeżeli by, mówię, konto jakieś nowe można było utworzyć sobie. To by ta przygoda się mogła rozpocząć na nowo. W Sidewinderze z 1000 kredytów. No to byłoby ciekawe nawet. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. No, trochę chyba za wysoko. 25 to jest tutaj, dobra. To tutaj zaraz zadokujemy, tylko podwozie. No, jeszcze troszeczkę. No dobra, oddajemy kasę, zobaczymy, był top 75, zobaczymy jak będzie teraz. Kontakty, przy okazji jakieś ojej, tylko 1600. No widzicie jak mało. 1600, z czego pewnie nie wszystko też będzie tu. Sztrafen nie mamy żadnych. No i dobra, zobaczmy na którym to nas stawia miejscu, ale nie spodziewam się, że będzie wyżej niż top 75 nadal. Nie, no top 50. 11 milionów, no tylko żeby to utrzymać, to by trzeba było może jeszcze raz się wybrać, wiecie, bo to może być różnie. W ostatniej chwili spadniemy na top 50. No, ciężko powiedzieć, czy... No dobrze, słuchajcie. Ja wam dziękuję za uwagę w tym odcinku. Bliźniaczo podobny do poprzedniego. Więc albo tamten, albo ten, to mniej więcej tak wygląda właśnie walka. A ten jest chyba ciekawszy, bo tutaj tym fighterem trochę powalczyliśmy. Żeby też urozmaicić troszeczkę ten film. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i zapraszam na kolejne odcinki z Elite Dangerous i z innych gier, które gram zawsze z jakąś tam pasją. Dobra, na razie, cześć.